wpadłaś na samą suwnicą, bezbędna. Nie? O, ona się wtedy nie zatrzymuje tak. A weź teraz, zobaczymy, jak się zatrzyma na tym. Czy dokładnie się zatrzyma? Zatrzymała się dokładnie? Tak. Ale popatrz, jazda szybko działa tylko wtedy, kiedy masz manipulator w skrajnej pozycji, bo jak go cofniesz, to on powrotem na wolno jedzie. Zobacz. Szybka jazda, teraz ja proszę, on powoli dojdzie do stanowiska. No. Teraz jazda szybko, uważaj, kiedy się spotkają w tym miejscu. Nie, stój. Okej. Okay. Co by tu jeszcze można zademonstrować? Może nagrać, jak ta wentylacja włączy się? To będziemy sobie na inny raz. Bo jak oni ten gwizd zredukują, to już nie będzie to. Trzeba nagrać. Tak. Pokazać taki ciężki warunek, jak to będzie. No to nie też bym można się. Tak, zrobimy to. To możesz mówić. Oczyszczalnia ścieków galwanicznych. Pomieszczenie pod halą nakładania powłok. Pierwszy zbiornik, w którym magazynować będą się ścieki cyankaliczne z kąpieli do mosiądzowania. W dwóch reaktorach będą na przemian neutralizowane pod chlorynem sodu i kierowane do trzech magazynów kwaśno-alkalicznych. Tych takich kadzi wielkich, największych chyba naszych zbiorników. Podobna droga czeka ścieki chromowe, magazyn ścieków chromowych, dwa reaktory na przemian pracujące, gdzie będzie neutralizowanie kwaśnym ziarczynem sodowym chromu sześciowartościowego i kierowanie tych ścieków do magazynów kwaśno-alkalicznych. Z magazynów kwaśno-alkalicznych będą ścieki przepompowywane do dwóch reaktorów kwaśno-alkalicznych na przemian pracujących i pod rozlękiem sodu lub kwasem siarkowym będą one neutralizowane. I panowie montują. Przybory do uzyskiwania niższego ciśnienia dla sprężonego powietrza do potrzeb mieszania kąpieli. Wracając do tych reaktorów kwaśno-alkalicznych, ścieki uzyskają właściwe temperatury, to znaczy w okolicach 7 i zaczną się wytrącać ciężkie metale w postaci rozlęku. A więc wytrącające się metale ciężkie będą odpalać się częściowo w tym zbiorniku referencyjnym na dnie, a częściowo w zbiornikach na dworzu, dwóch odstojnikach potężnych. Główny wentylator nawiewny rozprowadzający powietrze po całej galwanizerni, podgrzewane w zimie. Pozostałe wentylatory wyciągowe z różnych ciągów technologicznych galwanizerni. I laboratorium. Są to jak gdyby płuca galwanizerni. Trzeba było czekać ze zdjęciem tego. Dobrze, no bliżej, bliżej. Nie, Wojtek, poczekaj, to chciałbym, bo wrócę jest.
ze straży. Ale kurzule szkoła, jak ty będziesz wyglądał? No właśnie. Ale... Nie będzie, dzwoń. Tak, Jurek, płucuj zdrowo. I na kółkach mają to rusztowanie? Nie. Takie silne chłopy? W rękę. Jurek, bo lakier zdzierasz. Ah, you're nice.